Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj witamy się z łazienki, dlatego że pierwsze co, jak wstaję, robię pranie, ponieważ u mnie z rana jest przepiękne słońce na balkonie. No i chciałabym, żeby może do tego czasu, aż ono zajdzie, już właściwie to pranie sobie po prostu wyschło, nie? I miałam tak zrobić już wczoraj i przedwczoraj i ciągle po prostu o tym zapominam. Dlatego dzisiaj wchodząc do łazienki rano spojrzałam i od razu sobie o tym przypomniałam. Jak możecie usłyszeć, mój głos jest zachrypnięty. Leczymy właśnie Alanka, a sami się trochę od niego zarażamy, bo mnie właśnie złapało trochę gardło, mojego męża znowu katar. No ale Alankowi przechodzi to najważniejsze. Także taka właśnie u nas sytuacja. Muszę dzisiaj zajść do apteki po jakieś takie tabletki nawilżające gardło właśnie dla kobiet w ciąży, żeby sobie zaaplikować to. Teraz to pranie. No i tak. Dzisiaj u nas jest w ogóle też kolejny bardzo gorący dzień. Tak przynajmniej zapowiadają, że ma być dzisiaj znowu bardzo, bardzo gorąco. A ja mam dzisiaj nagrywki jak do dziewczyn ze sklepu Coconut. Czyli to oznacza, że będę musiała się pomalować. Opowiem Wam, że najgorsze to jest to, że w takie dni trzeba się malować, bo jest wtedy przegorąco, jeszcze bardziej. Naprawdę, ja teraz absolutnie w ogóle w takich gorących dni się nie maluję. No ale niestety do filmu trzeba będzie się pomalować. Dobra, wstawiam prania, ogarniam się, jem śniadanie i później się jeszcze do Was odezwę. Jest, słuchajcie, dość głośno, bo chodzi właśnie z tyłu ten cyrkulator. O, ładnie się tutaj wyjaśniło, żeby można było go zobaczyć. Alanek jeszcze sobie wcina śniadanie. Ja już się przebrałam. Słuchajcie, przyszedł mi mail, że dopełnili te... ja mam jakiś czas temu na Instagramie dodawałam zdjęcie, że... przepraszam, ale... zaczyna mi się jakaś masakra. Że poszukuję takich sandałek, takich konkretnych. Tam akurat dodałam zdjęcie różowych. Wiele z Was oczywiście odpisywało mi, żebym je poszukała na Lovet. Że na zdjęciu jest napisane, że są one z Lovet, oczywiście, bo ja stamtąd wzięłam to zdjęcie dziewczyny i gdyby one były na Lovet, to przecież bym je tam kupiła. Ale one były niedostępne i bardzo szybko się w ogóle one wyprzedały. I ja ich poszukiwałam, bo stwierdziłam, że muszą być przecież jeszcze w jakimś sklepie. Widziałam, że właśnie na Angeli są. Na Angeli były szare, ale tutaj góra ta sama, te kamyczki, takie same opalizujące, tylko że właśnie w kolorze szarym. No i teraz dostałam maila, że właśnie na Angeli je dopełni. Tam wypada wkładka 24,5 na 39. Ja sobie zaznaczyłam ten rozmiar, żeby przyszło mi po prostu powiadomienie. Przyszło, weszłam szybko, teraz od razu je, słuchajcie, zamówiłam i po chwili, kiedy weszłam, żeby zobaczyć, jak gdyby, jakie jeszcze były rozmiary, bo ja już dostałam dużo pytań, nawet wśród swojej rodziny, że o Boże, jakie ładne, że jak będą, to daj mi też znać, ja sobie też je zamówię, bla, bla, bla. To oni dopełnili jak gdyby tylko ten rozmiar 39 i chyba tylko jedną parę, bo po chwili chyba, że nie wiem, inne osoby, wiecie, może też dostały i też szybko zamówiły. Także znowu ich nie ma, była tylko jedna para. Wow, szok. Znalazłam je nawet gdzieś w jakiejś hurtowni, ale to w hurtowni trzeba, wiecie, kupować. Chyba tam była paczka 12 par, czyli dwa razy rozmiarówkę trzeba wziąć. No, także... także te sandały udało mi się upolować. Jest dzisiaj środa. Wydaje mi się, że powinny dojść, szczególnie, że jest w ogóle wcześnie, bo jest dopiero w 9:30. Myślę, że powinny być dzisiaj nadane i powinny być, no właśnie, jutro maksymalnie w piątek. Wiecie, tutaj. Ale wybrałam opcję paczkomatu, bo wiem, że paczkomat też w weekendy dostarcza, bo bardzo często dostawałam paczki w soboty. Nie, Topolo do mnie napisało, wiecie, Topolo jakieś swoje promocje mi przysłało. Także tak, za chwilę Wam jeszcze pokażę,
wczoraj, jak je kupiła. Wczoraj w ogóle, słuchajcie, hit. Ubrałam się, bo w ogóle te wszystkie sukienki, które jak gdyby mam, to wiecie, to jest taki materiał, mi to rok temu nie przeszkadzał ten materiał, chodziłam w nim i było okej, a teraz jest mi za gorąco. Pocę się w nim i tylko jak gdyby toleruję bawełnę, wszystko noszę tylko z bawełny, bo tylko w tym mi skóra oddycha i jest po prostu okej. I ubrałam się właśnie w sukienkę taką, no to jest taki poliester, taką miałam w zeszłym roku takie kolorowe paski. Ona właśnie jest taka dłuższa, w sumie wygląda nawet jak sukienka ciążowa. I założyłam do tego takie meliskowe sandałki. I w tych meliskach, i w tej sukience było mi tak gorąco. A pojechałam ja ogólnie, chciałam sobie kupić jakieś kolczyki na wesele. Zaraz wam pokażę, co kupiłam, bo kolczyków nie kupiłam w sumie, po to pojechałam, a kupiłam inne rzeczy, a tego nie kupiłam, ale dorwałam w ogóle tak, weszłam do galerii, w tych butach było mi niewygodnie, weszłam właśnie do Genetic i tam już wcześniej miałam upatrzone takie klapki, od razu kupiłam, wymieniłam, później poszłam właśnie do Sinsay'a, bo w Sinsay'u też często jest bardzo fajna biżuteria, jakieś kolczyki i tak dalej. Ale zobaczyłam, że mają super sukienki, takie właśnie bawełniane na lato i to jeszcze za 20 zł. I kupiłam 3 i od razu w jednej zostałam. Także od razu cała się jak gdyby przebrałam, buty, sukienka i weszłam w innym outficie. Wyszłam w kompletnie innym, słuchajcie, outficie. Zaraz wam pokażę te sukienki, bo naprawdę są bardzo fajne, w bardzo fajnej cenie. No i 100% bawełna. To są sukienki proste, czyli dla mnie teraz wciąż jak gdyby są w porządku, czyli taka to jest nie bandażowa, wiecie, no taka ołówkowa sukienka, o. I jeszcze ma świetny dekolt taki w tą łódkę, który ja osobiście uwielbiam. Kolory też super, bo super takie moje właśnie. Także zaraz wam pokażę i właśnie klapki i te sukienki, które dorwałam, a jeszcze głównie pojechaliśmy właśnie, żebym ja kupiła sobie kolczyki, a Adrian miał sobie kupić na poprawiny polówkę Wizard. To się udało, mój głos ciągle zachrypnięty, także będę kończyła. To są, słuchajcie, te klapeczki. Fajnie, bo są w środku nie gumowe, tylko takie welurowe, to tak się stopa w nich nie poci. Był jeszcze w wersji z szarym, a ja wybrałam właśnie z różem. To takie klapersiki, one kosztowały 50 zł. A tutaj są, słuchajcie, te sukienki, one są złożone na pół. Wybrałam sobie w kolorze khaki i w tym wczoraj zostałam. Ten kolor jest też bardzo ciekawy, bo to jest taki trochę... Tutaj bardziej wygląda może na szare, w rzeczywistości jest taki szary plus taka kawa z mlekiem troszeczkę. I trzeci kolor to też taki przybrudzony róż i one są, zobaczcie, jakie długie. Naprawdę są mega długie, także jeżeli jesteście w ciąży i szukacie takich dłuższych sukienek bawełnianych, to oczywiście mega, mega polecam właśnie Sinsay'a. Bo naprawdę, ja mam je w rozmiarze XL, żeby mi jeszcze starczyły. Tu widzicie cenę i tutaj jest właśnie, widzicie, możecie taki dekolt być może w łódkę, ale możecie też sobie normalnie to naciągnąć na ramionka, chociaż lepiej to wygląda i układa się właśnie, oj, w łódkę. Także takie trzy sukienki bawełniane, super długie, mi one sięgają do, przed samo kolanko, czyli teraz dla mnie taka długość właśnie idealna w takich trzech bardzo moich kolorach. I nie wiem, czy w tej w ogóle, słuchajcie, nie pójdę właśnie na poprawiny. Będzie mi na pewno wygodnie. Do tego założę sobie te klapeczki. I też sobie coś z włosami wykombinuję, już właśnie rozmyślam. Ja teraz muszę, to co muszę zrobić, to tak, już wywiesiłam to jedno pranie i wezmę aparat, bo muszę zgrać poprzedniego vloga i go wrzucić wam. Ale wyobrażam sobie tylko jedno, siedzenie teraz u mnie w garderobie będzie ciężkie i muszę sobie wiatrak ten, który mieliśmy stojący, on teraz stoi w sypialni, bo włączamy go na noc, jest wtedy idealnie, bo inaczej byśmy się tam zapocili. A tak włączam go na jedyneczkę i naprawdę
można spać spokojnie, nie budzę się mokra. Także muszę go sobie teraz przynieść, rzucić tego poprzedniego vloga tutaj, podładować też właśnie baterię, no i przygotować się do dzisiejszego nagrywania. Muszę sobie porozpisywać pytania, jakie będę chciała zadawać. Wszystko będzie na temat wyprawki, co powinno się znaleźć, co najczęściej mamy wybierają, co jest takim fajnym gadżetem, który fajnie się też sprawdza jak gdyby, a jest taką nowością. Także o tym wszystkim, nie wiem, możliwe, że najpierw zobaczycie w sumie tamten film, a później będzie dopiero ten vlog, tak mi się wydaje. No, także czekam jeszcze na, chyba dzisiaj przyjdą do mnie z dwie paczki. Jedna paczka to są buty dla Alanka. W końcu kupiłam mu te trampki w H&M-ie. Zamówiłam już je w zeszłym tygodniu, dlatego że wiem, że H&M dowozi różnie, umówmy się, różnie. Czasami czekałam nawet ponad tydzień na zamówienie od nich i bałam się, że nie dojdzie do wesela po prostu. On ma tylko te Adidasy w kolorze khaki, nie ma żadnych innych butów dobrych na siebie. Ale już wczoraj w sumie miały przyjść, ale w godzinach, kiedy pan kurier był, nie było go. No i później jak już ja musiałam wyjść, to on oczywiście przyjechał. Standard, zawsze tak jest. Ale dzisiaj już zaznaczyłam, że jestem tylko właśnie w domu do tej godziny 16. Także ma przyjechać do tej godziny 16. Dobra. To idę, biorę się ze składanie nowego vloga, będę wam wrzucała. Już słyszę w ogóle też, że zaczyna mi się nos jakoś zatykać, także no, obym tylko dotrzymała do tego czasu, aż pojadę do apteki. No i przyszedł już pierwszy kurier i ja przychodzę pokazać wam przepiękne zamówienie. To jest takie zamówienie, niespodzianka od marki Yosoi. To jest, słuchajcie, polska marka i wyobraźcie sobie, że wczoraj zamówiłam te rzeczy i dzisiaj one już przyszły. Także super ekspresowa, naprawdę wysyłka. Pierwsza rzecz. Przepiękny. Oni w ogóle, wejdźcie, jak oni mają piękne wzory, oni bazują na takich właśnie delikatnych, widzicie, wzorach, które są, uważam, przecudowne. I tutaj mamy organiczną bawełnę, muślinową taką pieluszkę i ta jest w rozmiarze 80×80 w takim przepięknym wzorze, o ile się nie mylę, to się nazywa eukaliptus, ale w dotyku jest no bardzo takie gładziutkie i bardzo delikatne. Zbliżę tutaj. Jakbym chciała wam pokazać tą, o widzicie, taka właśnie strukturka. Także tu mamy pierwszą rzecz z tej paczuszki. Najlepsze kocyki w Polsce i te kocyki, słuchajcie, naprawdę cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Ja je bardzo często widzę gdzieś na zdjęciach. To jest ich taki bestseller, wzór Dreamy, czyli widzicie takie na jednym kocyku jak gdyby trzy różne dziergania. I to jest kocyk w ogóle bawełniany, ale jest tak miły, że pomyślałabym, że jest to nawet bambus, bo jest naprawdę w dotyku przesuper. Taki delikatny, bardzo, 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 bardzo super, naprawdę. Czy tutaj jest rozmiar, jaki jest tego kocyka? Made in Germany, high quality. 100% bawełna. Czesana. Oni, słuchajcie, w ogóle mają tą mają produkty z certyfikatem GOATS, o tak, od 2015. To tutaj mamy ten przecudowny kocyk, ja go zaraz rozłożę i wam pokażę. Przepraszam cały czas za mój głos, przepiękny. Tutaj ich też taki kultowy produkt, to jest właśnie też szczotka z włosa koziego. Hairbrush for babies. Naturalna kozina. Też już ją macałam, już ją tutaj otwierałam. Jest przemiła. I ostatnia rzecz to jest rożek, zobaczcie, i też przepiękny, taki delikatny wzór, tu jest akurat szarość i dostępne mają jeszcze właśnie w takim chyba błękicie i różu. Wiązany tutaj, przepiękny, też bardzo podoba mi się ich logo. Ja ogólnie zwracam uwagę na każdy, naprawdę na każdy szczegół,
Także wszystko w takim bardzo skandynawskim, moim zdaniem, stylu, minimalistycznym, ale jakże w ogóle pięknym. Uwielbiam teraz takie wzory. I tutaj już mamy tak, rozłożony kocyk, szczoteczkę i właśnie pieluszka jest w sumie nierozłożona. To tak, no szczoteczka miła, tak jak mówiłam. Tutaj pokażę Wam ten piękny, piękny splocik. To właściwie kilka splotów, bo tutaj mamy warkocz, tu mamy taką jak gdyby jodełkę i tu mamy taki bardziej klasyczny splot. Przepięknie się prezentuje, widzicie? Produkt jest wykonany w 100% z bawełny organicznej. I na tą chwilę, słuchajcie, marka Yosoi jest jedyna na rynku, która produkuje ze 100% organicznej, czesanej właśnie bawełny. A jeżeli chodzi o to, czym różni się, słuchajcie, bawełna organiczna od zwykłej, jest ona lepiej uprawiana, zbierana ręcznie, jest przez to też ogólnie wytrzymalsza, dlatego ogólnie produkty z właśnie bawełny organicznej są przez to droższe. Ale ja podlinkuję Wam może takie dwa ciekawe artykuły właśnie na ten temat, żebyście mogły sobie przeczytać na przykład 5 różnic, dlaczego warto szczególnie małym dzieciom kupować produkty z bawełny organicznej, nawet dla alergików, ona super się sprawdza, także zajrzyjcie na dół pod film i tam zobaczycie linki właśnie i sobie wejdźcie i poczytajcie troszeczkę więcej o tej organicznej bawełnie. A tak wygląda rożek, też już rozpakowany. Przemiły, bardzo delikatny, taki subtelny. Tadam! Bardzo dziękuję marce Yosoi za przepiękną paczuszkę. Jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ciepło. Ja po prostu płonę. A tak wygląda sukieneczka. Głosik trochę zachrypnięty dalej. Aha, i klaperki. Dobra, biorę statyw i lecę.